Dzień dobry, na stoisku FODU jesteśmy. Może Pan powiedzieć, co to jest za maszyna? To jest nasza najbardziej popularna maszyna, którą prezentujemy na tutejszych targach. Jest to pilarka ramowa pionowa FTA 60, dedykowana w szczególności dla małych, średnich, a czasami nawet trochę większych przedsiębiorstw produkujących tarcice, stolarkę budowlaną, produkujące więźby dachowe oraz inne materiały stosowane w przetwórstwie drzewnym, choćby nawet i w meblarstwie, w innych ogrodnictwie i innych jeszcze temu podobnych branż. Tak mniej więcej dla jakiego przerobu jest ta maszyna dedykowana? Ta maszyna jest w stanie przerobić praktycznie 40 metrów sześciennych drewna na jedną zmianę, czyli w ciągu 8 godzin. To daje generalnie około 10 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. Nie trzeba montować specjalnego podtracza, piwnicy. Wystarczy tylko skromny fundament. Nie potrzeba analiz geologicznych, ponieważ występują tutaj dosyć duże wstrząsy. Generalnie maszyna w ciągu 2-3 dni można ją zainstalować i praktycznie rzecz biorąc rozpocząć produkcję. A cenowo jak wyglądają te traki? Ten trak, generalnie cały zestaw tego traka, czyli z wózkami podawczymi, z zestawami do przecierania płód krótkich, mieści się w granicach około 450 tysięcy netto. Ale jest to cena negocjowana. No, to dziękuję bardzo. Dziękuję.